przed nami kolejny mecz Rakowia Warszawa 1 przeciwko zespołowi Junaka Warszawa. No, nie wiem, czy nie będzie to dość jednostronny mecz, ale wszystko przed nami jeszcze. I przypadkowa być może piłka, ważne, że skuteczne zagranie i ląduje to w bramce Junaka Warszawa. Piłka skierowana ostatecznie przejdzie przez Dawida Skowerę. Adam przy piłce. Dawid walecznie, jak widać, do kolegów i kolejną bramkę zdobywa Janek Zborowski. Jak podejrzewałem, to może być właśnie tak jednostronne spotkanie w wykonaniu zespołu Rakowi. Możemy tutaj być świadkami zdobycia jeszcze większej ilości bramek. Ja i proszę, no tutaj można wykorzystywać każdą sytuację, czy też można nazwać ją przypadkową bądź nie, świadomą bądź nie, kolejne skierowanie piłki do bramki przez Dawida Skowerę. Dwie bramki Dawida Skowery razem z numerem 18 i jedna Janka Zborowskiego, który jest tego numeru 13. Janek przy piłce, walecznie, ale niestety piłka opuszcza boisko, jednak jest ruch rzut rożny dla Rakowi, tam wchodził Adam, ale udało się wyrzucić piłkę na aut. Janek Piszczako próbował tą rozgrywać sytuację, tutaj Adam, spokojnie do bramkarza. Och, nieporozumienia się zdarzają. Dobrze ustawiony bramkarz i piłka wychodzi poza linię końcową. No bardzo pomysłowe rozegranie zespołu Junaka. I przy piłce Dawid był przez chwilę. Stopuje zespół Rakowi zapędy Junaka. Widać też, że są zawodnicy niezadowoleni przeciwnika Rakowi. O, piękna wrzutka Adama do Dawida, który bezbłędnie wykorzystuje sytuację. I trzecia bramka Dawida Skowery. Jeszcze raz mogło być, tak. I pewnie kolejny taki sytuacyjny moment zostanie wykorzystany przez Dawida Skowerę. Janek próba zagrania do Adama, przed chwilą teraz do Dawida, niedokładnie. Jeszcze Janek do Dawida, jeszcze Dawid przed szansą. Bramkarz przejął piłkę. Adam zatrzymuje
Ofiarnie tutaj chłopcy się starali. Jeszcze Janek. Teraz atak Dawida. Adam zatrzymuje akcję. Janek Piszczako. Dawid do Adama, Adam do Janka, Janek pięknie, sam na sam wykorzystuje taką sytuację, bezbłędnie. No tu możemy mieć wynik w takim razie jeszcze wyższy i zmiana w zespole Rakowi. Mateusz, brawo Konrad tutaj. Chłopcy starają się walecznie grać. Nie odpuszczają. Ach, przypadkowe uderzenie, piłka w głowę. Piotrek z powrotem do Mateusza. Mateusz na bramkę. Ach, jeszcze Piotr przed szansą. Ach, i bramkarz broni ładnie ustawiony. Jeszcze Rakowia no tu niewykorzystane nieporozumienie było. No sędzia dyktuje tutaj rzut wolny. Pięknie, Mateusz, ach, troszeczkę przeciągnął na dłuższy słupek, ale bardzo dobre rozegranie. Piotr do bramkarza Rakowi. Mateusz. Kuba może wypuści tu w końcu. Tak, i brawo Konrad. Wreszcie wpisuje się na listę strzelców dzisiejszego turnieju. Numer 10, pierwsza bramka w turnieju. Konrad Michiński. Miejmy nadzieję, że to też otworzy tego zawodnika, który go stać na więcej. Może tutaj być też bramkostrzelnym, jak tutaj każdy zawodnik Rakowi. A, nie wyszło trochę Kubie. Nie opanował piłki Mateusz. Jeszcze Piotr. O, piękne uderzenie, tylko trochę tutaj bramkarz wypchnął tą piłkę. Mateusz będzie wrzucał. Krótkie rozegranie do Piotra. Tak, Piotr kieruje piłkę do bramki. Jeszcze przy piłce Rakowia cały czas. Tak, i możliwość strzelenia bramki. Ach, piłka niestety. Opuszcza gdzieś tu bokiem boisko. Mateusz do Piotra. Piotr podkręca trochę tą piłkę fajnie. Może na długi słupek jakby próbował uderzyć. I jeszcze raz próbował Konrad. Jeszcze cały czas przy piłce Rakowia. Znowu próba na krótki słupek. Pięknie, wreszcie. No widać, że jak to mówi powiedzenie, do trzech razy sztuka, i Piotr wreszcie na długi słupek kieruje piłkę do bramki. Drugi gol w turnieju i wysokie 7-0 prowadzenie Rakowi. Tak, mamy wynik 7-0 dla Rakowi. I pięknie Konrad. Jak widać można, tak, brawo, od razu widać zmianę nastawienia zawodnika, zdobyła drugą bramkę w turnieju. Mały
zmiana w zespole Rakowi. Troszeczkę tutaj do tyłu zagranie Bartka było. Też mamy, widać tutaj bramkarz. Jest inny wraz z zespole Rakowi. Janek Zborowski zastąpił Adama Markuszewskiego, który odpoczywa sobie przed kolejnymi meczami. Janek, pięknie! I mamy 9. bramkę dla Rakowi. Dzisiaj chyba w turnieju prawie każdy z zawodników będzie próbował wpisać się na listę. Bartek. Ładnie. Janek dalej przy piłce. Ładnie, proszę, lewa noga. Mamy 10. bramkę dla Rakowi. Brawo Kuba, przed szansą. Rzut rożny dla Rakowi. A do kolejnego meczu przygotowują się drużyny Długowych Kłów i Wiskolitego. No i gdyby to może było krótkie rozegranie, tak jak wcześniej w wykonaniu Piotra Grodeckiego, to ta piłka trafiłaby do bramki, a tak jakieś nieporozumienie tutaj z Janem Piszczaką i... Kuba, Bartek. Bartek przed szansą. No i niewiele brakowało. I jeszcze jeden rzut rożny dla Rakowi. Staś tutaj rozgrywa, Janek teraz. Jeszcze przy piłce Bartek walecznie. I chyba od bramki. Jeśli dobrze. Od bramki, tak. Koniec meczu.